Witajcie YouTube. Dzisiejszy piękny poranek lipcowy, 15 dzień lipca, więc dzisiaj będzie bitwa o co? Nie pod Grunwaldem, bo to kolejna rocznica 610, a dzisiaj będzie bitwa o ramiona. Dzisiaj na treningu zrobimy biceps i triceps, zobaczycie jak to teraz u mnie wygląda. Oczywiście skupiam się, jeżeli chodzi o biceps, bardziej na czuciu mięśniowym. Akurat jestem też w takim okresie, ale bardziej na czuciu mięśniowym i staram się oczywiście przetrenować ten biceps, żeby ten ciężar był odczuwalny, maksymalnie wielki, duży, ale staram się oczywiście nie nadwyrężać cały czas gdzieś tam tego mojego urazu. Zrobimy łapy. Możecie sobie skopiować ten trening, możecie może coś wynieść z tego treningu, coś pojawią się też oczywiście jak zawsze jakieś perełki, także już nie przedłużam, bo już prawda kofeina działa, bo tylko kofeinę sobie biorę 200 mg przed treningiem, bo wczesny trening, więc trzeba się obudzić. Lecimy z treningiem biceps i triceps, bitwa o wielkie łapy. Zapraszam. Po rozgrzewce. Zaczynamy pierwsze ćwiczenie. Jeszcze jest luz, więc mogę mówić. Uginanie ramion, ale z uniesieniem łokci, tak bym się chciał w czoło uderzyć. Jest mocne dopięcie. Ciężar będzie stały. 20 kg. 6 chyba. Pierwszą serię robię 15 powtórzeń. I co seria dokładam 5 powtórzeń. Skończę czwartą na 30 powtórzeń. Woke up, told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours, do it how you want. You've been waiting here for too long, think it's time for you to move on. Realize that there's real lies and these real times will be strong. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by, now I realize. You know I've been waiting. Kolejne ćwiczenie, tym razem jedna sztangielka, uginanie, to nie jest młotkowe uginanie, ale to jest chwyt tak, żeby sztangielka oparła się tutaj na stawie siodełkowym kciuka, czyli w lekkim odwodzeniu są ramiona. Możecie chwycić nawet tak, jakbyście trzymali na tacy, spróbujemy tak zrobić drugą serię i też bardzo fajne ćwiczenie na biceps, mocne dopięcie, bardzo wyizolowane ćwiczenie. Także też możemy spróbować, możecie spróbować. Też zrobimy tutaj 4 serie. Już 18 jest, zobaczcie, na tacy, lekko pochyleni, żeby wyprostować łokcie do samego końca. I spięcie. Brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep waves by my side, CJ Ack, now I gotta roll with ice. Cody's brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep waves by my side, CJ Ack, now I gotta roll with ice. Ride or die, 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 ride or die. Cody's brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep waves by my side, CJ Ack, now I gotta ride or die. I zostało nam jedno z ostatnich ćwiczeń, może przedostatnich na biceps, więc dzisiaj sobie pykamy, pompujemy, uginanie ramion, ramienia na kolanie. Kwestia tego, że kolano i łokieć to jest jedność, łokieć jest ułożony nie na udzie, ale na kolanie. Mocna rotacja nadgarstka do wewnątrz i co najważniejsze, sztangielkę chwytam na tylnej części, że przy ugięciu bicepsów w górę będzie sztangielka przeważała i będzie mocne spięcie i dokręcenie bicepsa w górnej fazie i to jest ważne, czyli technika
a ciężar wtedy zrobi się sam z siebie. Jedziemy 3 serie po 12-15 powtórzeń. Amen. Pierwsze ćwiczenie tricepsu za nami, francuskie, na ławce skośnej, dodatniej. Łokieć lekko przesuwa się ku przodowi, tak żeby w okolice ucha szła sztangielka. Jest mocne rozciągnięcie i spięcie z rotacją taką. Zewnętrzną czy wewnętrzną? Słuchajcie, to będzie z rotacją, no taką. Okej, się wytnie. Z rotacją sztangielek w fazie górnej. Jedziemy za chwileczkę, kolejne ćwiczenie. Tak sobie dyszymy, ale to jest trening na lajcie, trening ramion to nigdy nie jest jakiś tam, powiedzmy, wymagający jak trening pleców czy nóg, gdzie nie rozciemdli albo po schodach nie możesz zejść, żygosz po takim treningu. Natomiast łapy to jest sama przyjemność. Kolejne ćwiczenie przed nami. Dobra, i jedziemy kolejne ćwiczenie na triceps, ściąganie górnego wyciągu, prostego drążka, ale oczywiście ciężar nie będzie za duży, bowiem dokładamy napięcie mięśniowe, guma w fazie górnej, hop, hop. Cyk. No i wtedy, jak wyprostujemy łapy, to będzie mocne spięcie. Woke up, told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours, do it how you want. You've been waiting here for too long, think it's time for you to move on. Realize that there's real lies and these real times will be strong. No dobra. Jedziemy ostatnie ćwiczenie na maszynie w strzałkowskim szmicie. Będziemy wykonywać francuz za głowy w siadzie. Fajnie, lubię to ćwiczenie. Tym bardziej, że jeżeli ktoś trenuje sam, akurat sam mam to szczęście, że nie trenuję, ale jak trenuję sam, to jest, nie ma problemu, żeby zarzucić ten ciężar. Nie ma problemu, kiedy jest upadek mięśniowy, odłożyć ten ciężar. Zrobimy teraz jeszcze 3 serie, myślę po 12-15 powtórzeń. Poniżej w ogóle nie schodzę. My section get hit in my section at 12. Gon' find your ass way in New Orleans. Watch out a bit, I'm jugging. Dissect your hand if your hand in my puttin'. Put two in your man if your man keep a lookin'. Act like a pussy, your panties get tookin'. I'm not the type to go fuck with them niggas who fuck with them niggas who stay on some fuck shit. Youngin' trappin' out the bando. From the ceiling fan to the damn floor. Tryna stack my money up, cause that's the only way we can go. Tell my mama that I'm okay. See the money coming through the doorway. Got a bad bitch with a lot of money, that's foreplay. Okay, they watchin' me, they watchin' me. I w ten oto sposób zakończyliśmy trening ramion, lekko, łatwo i przyjemnie. Oczywiście jak wejdziemy w sezon już poważnego trenowania, to treningi już będą od A do Z mocno zaplanowane,
I to będzie wszystko ścisłe trzymanie się planu, aczkolwiek teraz też się nie obijamy, ale z luźną głową, bez spiny. Jak jakieś ćwiczenie nie wychodzi, nie wchodzi, to sobie zmieniamy bez żadnego tam wyrzutów sumienia. Także też sobie nieraz czasami zaplanujcie sobie taki okres luźniejszych treningów, ale to wcale nie oznacza te luźniejsze treningi, że przychodzisz, trochę pomachasz, idziesz do domu, chociaż dobre i to dla zdrowia niż nic, tylko jak coś ci nie odpowiada, to po prostu sobie zmieniasz. I nieraz nawet to ćwiczenie, które nie robiłeś do tej pory, nagle trening robi się bardzo fajny, bo ci ćwiczenie zaczyna wchodzić. Także ten okres potraktujcie jako właśnie takie eksperymenty i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Jakim? Jak zawsze przekonacie się, wciskając dzwoneczek, zawsze będziecie na bieżąco. Dziękuję za wszystkie subskrypcje. Idziemy w górę. Bardzo fajnie. Cieszę się. Możecie się zawsze przyczynić do rozwoju naszego kanału. Wy jesteście dla mnie, ja jestem dla was. Także miłego dzionka lub też wieczoru. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Aha! Jeszcze jedna sprawa. Jeżeli ktoś ma ochotę, widzicie na początku, na koszulkę Fryta Gym, proszę się ze mną skontaktować. Macie mail, macie telefon, wszystko jest w opisie lub też na Instagramie lub też Facebooku w wiadomości prywatnej. Jeszcze są, jeszcze świeżutkie, także zapraszam serdecznie. Jeszcze też jest parę miejsc, teraz okres wakacyjny. Do tego, jeżeli ktoś ma ochotę uzyskać jakieś informacje na temat diety, treningu i suplementacji, zapraszam na maila, wszystko jest w opisie. To już chyba powiedziałem wszystko. Do widzenia, trzymajcie się, cześć.